Cześć, baza. Gaszenie pożaru jako perk skraca czas pożaru. Nie powoduje jednak, że pożar jest od razu ugaszony. To jest duża różnica. Gaśnica automatyczna działa tak, że dostajesz podpalenie, tracisz powiedzmy 60 albo 80 życia. Raz i koniec, pożaru ugaszony. A gaśnica ręczna tak, że dopóki nie klikniesz, no to się pożar nie gasi, nie jest gaszony. A perki, no to tracisz i pożar jest ugaszony. Czyli to jest taki etap, co nie? Tracisz, powoli tracisz, mniej i w końcu jest ugaszony. Szybciej niż normalnie. Myślenie z Niperką to założone w tamtych latach, ale tam nie odepchnęła, ale po jakimś czasie wróciłem, oglądałem kanały Wota typu Rysiek Kamila, to i się tam dużo wyduczyłem i dziś opuściłem plan 5 złoty. O! Nie siadło. Pancera 3 od bym wybrał chyba. Silnik zepsuty. Zestawów naprawczych nie ma. Bohater musi stać mocno odsunięty. O, pancer 4H ma taki problem właśnie. Szukasz garnka, weszło. No, 50 sekund będziemy jeszcze mułować i... W pancerze 4H fajny jest DPM, to strasznie szybko strzela. No, naprawdę, jak na trolla, reload jest króciutki. 3 fragi na razie. 3 fragi na 3 w bitwie. Dla naszej drużyny. Teraz Arta powinna się pojawić. No, babok! Szykuj, dupsko! No, to nie jest babok, to jest Tedek. Ipy. Pani chomik, muszę ci powiedzieć, że ja live'ów usuwam tylko jak jest muzyka. Babok do kosza, dobrze. I teraz ta Matilda. Matilda jest twarda, ale mamy przewagę, bo jesteśmy nad nią. Powinno wejść, jak lepiej się przymierzy. Teraz jeszcze w bok. Weszło. Pierwszy strzał był taki jakiś pechowy, a drugi lepszy. Uwaga, będzie skok. Łooo, to było ryzykowne. Ajajajajaj. Straciłeś 43 HP, ale masz fraga 7. Jest potencjał na 8, chyba ci go nikt nie zabierze. Chowa się. Weszło w dach. Dach czołgu już. I teraz su. Bokiem. Weszło. Ra i podkreślenie, mam podkreślenie 44 fajnie za proś do najlepszego klanu, jakiego się nadaje. Ra i podkreślenie, mam podkreślenie 44 pieniędzy. Weszło. Dziękuję bardzo. Mierzymy. No tutaj uważam, że błąd powinien snajperskiego użyć. Czemu nie użyłeś snajperskiego? I hajekiem. No teraz to już nie ma znaczenia, bo ma 334 życia. 11 fragów. 12. I jak to poleciało w niego w ogóle? Mierzyłeś za bardzo w lewo, ale pocisk poleciał w prawo i dzięki temu trafiłeś. Masz 13 fragów, sojusznicy przyjmują bazę. Nie powiem, jakim trzeba być chamem, żeby komuś w takiej sytuacji kapować bazę. 13 fragów i ci bazę przyjmujące, nie? Czekasz na dobicie, czekasz. Idealnie! Na 14 fraga
i medal bohaterów Rosjeni trafia do ciebie. No, ten strzał ostatni, to się dziwię, że oddałeś tak szybko. Ja bym poczekał jeszcze, jak będzie, nie wiem, miał 200 życia. No, 4000 uszkodzeń, 14 fragów. Bitwa, o której wielu graczy może tylko pomarzyć. Medal bohaterów Rosjeni trafia do ciebie. Gratulacje. No, takie bitwy to wiadomo, no. Ogląda się rzadko.